Spędziłem dzisiaj pół dnia w kuchni, słuchajcie, jest już późny wieczór, a ja dopiero kończę robotę i udało mi się zrobić idealną pizzę, to już jest 53. próba i spróbujemy w ogóle, czy to smakuje tak, jak ma smakować. No powiem wam, że całkiem w porządku jest ta pizza, może Gplayce damy spróbować. Gplay, ktoś tutaj pukał, no ktoś dzwonił, coś tam stoi na zewnątrz. Ej, ale kto to Gplayka, tu nikogo nie widzę, jakim cudem ten dzwonek dzwonił? Halo, jest tu ktoś? Przepraszam bardzo. Ej, to jest dziwne, Gplayka, jest już późno. Słońce już zaszło, słuchaj, kto do nas tak późno przychodzi? Co to za skrzynka? Nie mam pojęcia, nie wiem. To jest pułapka troll, jak myślisz? Otwieramy ją czy nie otwieramy? No nie wiem, no może lepiej otwórz. Zobaczymy, co tam jest, ale tak ostrożnie. Czekaj, jest jakaś wiadomość dla Gplaya. Ej, boję się troszeczkę otwierać. Widzowie, otwieramy tą normalnie wiadomość czy nie? Zostawcie kciuka w górę, jeśli chcecie, żebym otworzył. Macie 3, 2, 1, a ja otwieram. Mam dla ciebie niespodziankę. Udaj się do lasu za domkiem burmistrza, Lumi. Hej, Lumi, mi jakąś niespodziankę przygotowała Gplayka, o co ale chodzi? Ale Gplay, to jest dziwne, że tak późno w noc. Weź lepiej, nie idź nigdzie, jest bardzo niebezpiecznie. Nie no, słuchaj, nie mieście. Będę mógł spać. Ciekawość mnie zżera. Ja, słuchaj, wbiorę tutaj, zdejmuję swoje ciuszki kucharza, bo dzisiaj się trochę nagotowałem. Ja idę, słuchaj, do tego lasu. No to ty lasu. Idź, a ja zamykam drzwi na klucz. Dobra, jak coś razie. Mam telefon, będę dzwonił, także idę za dom burmistrza. Dobra. Widzowie, jestem za domem burmistrza. Jedyne co, to zauważyłem, że tutaj są jakieś pizze. Tam jest, słuchaj, normalnie taka torba dla dostawcy pizzy. Dziwna sprawa, to jest tutaj chyba ten las i tu jest jakaś niespodzianka. Nie wiem, czy słuchajcie, te pizze to są niespodzianki, może spróbujemy. Oj, telefon prawie zjadłem, słuchajcie, chciałem zjeść pizzę tutaj. No, pizza jest taka średnia w sumie, bym powiedział, już zimna. Niezbyt, słuchajcie, przyjemna. Halo, Lumi, jesteś tutaj gdzieś? Ej, co jest grane? Ej, ratunku, pomocy! Ej, muszę się stąd szybko wydostać, to jakaś pułapka? Kto mnie tutaj uwięził? Dobrze ci, że tak wpadłeś, Freddy? Tutaj. Co ty zaraz tu robisz? Zaraz ciebie normalnie zamienię na animatronika. No chyba sobie żartujesz, zaraz ja cię zamienię. Gdzie jest Lumi? Lumi a miała tutaj... Lumi już jest normalnie w pułapce schwytana. Jakie i pułapce? Ją zamienimy zaraz. Gdzie w pułapce? Gdzie ją zabraliście? Co jej zrobiliście? Gadaj. Zabraliśmy ją, już jej więcej na razie nie zobaczysz normalnie. Chodź, niech do cię pizzeria. Gdzie ją zabraliście? Dorwę. Czy gdzie ją zabraliście? Gadaj, Freddy! Ja tak, do ciebie... zabraliśmy ją, ale nie powiem o nie. Ci na razie. Pomocy! Dokąd. Freddy chodź mnie tu. Goni! Ja nie mogę, słuchajcie, Freddy animatronik, patrz jakie on ma dziwne oczy, goni mnie, ratunku, pomocy, potrzebuję wsparcia. O nie, ten Freddy mnie cały czas goni, nie mogę mu uciec, słuchajcie. O, tu jest tajna kryjówka pod chodnikiem, może tutaj, słuchajcie, zadziała na Freddy'ego. Gdzie ty jesteś? Patrzcie. Szybko, gdzie tutaj się są jeszcze... ukryłeś? Ej, mam maskę nawet Freddy'ego, patrzcie. Ej, patrzcie, nie widzi mnie. A jak wyglądam? Siema, jestem Freddy. Ej, dobra, jakoś go trolujemy czy coś? Słuchajcie, jest tu jakaś latarka. Czekajcie, takie rzeczy mam. Gdzie ty takie się ciemnie. Podziewasz? Chodź tutaj ej, lepiej. Działa to normalnie, nie co widzi to? Mnie. Ej, patrzcie. Co to takiego dziwnego jest? Normalnie kolczatki zauważył. O. Może go to zniechęci i sobie pójdzie, słuchajcie. Ja muszę ratować Lumi, bo oni ją przerobią na animatronika jak nic. Zaraz cię normalnie znajdę, tak łatwo mi się tutaj na pewno nie schowałeś. Ej, latarkę mam, widzowie, jakąś, odpalam. Ej, lepiej widzę dzięki tej latarce. Ej, w ogóle gitarę mam jeszcze, widzowie. Ej, jakieś tutaj monety znalazłem, 64 monety dwuzłotowe. Ej, poszedł sobie, widzowie. Ej, normalnie tajna kryjówka pod chodnikiem zrobiła robotę, Freddy, słuchajcie. Mnie nie zauważył, także jak będę go widział... To będę się, słuchajcie, chował. Teraz czas szybko, słuchajcie, udać się do tej przeklętej pizzerii i zobaczyć, czy tam Lumi więżą. Idę szybko. Panie policjantko! Panie policjantko, tu na dole! Ej, widziałem, słuchajcie. O, jejku, co tu jest? To nie ja, nie jestem animatronikiem, to tylko taka maska, żeby się trochę po prostu, no, pani wie, to jest kamuflaż, żeby Freddy mnie nie rozpoznał. O co chodzi? Szybko, o co chodzi? Jedzie pani ze mną do pizzerii, do tej pizzerii animatroników, tam podobno jest Lumi i ona w ogóle, proszę pani, jest problem, bo możliwe, że została już przerobiona na ale animatronika. Ale moi koledzy właśnie, policjanci poszli na pizzę i wie pan co, oni nie wrócili. Tutaj w ogóle trzeba zamknąć tą pizzerię, wie pani, to jest przeklęte miejsce. A te animatroniki są niebezpieczne, tutaj lada moment może się ktoś pojawić, ktoś może tu pilnować w ogóle tej pizzerii, wie pani? No wiem, dobrze, musimy coś tutaj zadziałać. Niech pani tam zapuka może, w ogóle zobaczy pani, może tutaj oni wyjdą, zapukajmy. Puk, puk. Halo, jesteś w tej pizzerii? Przepraszam. Halo. Ej, są jakieś drugie drzwi, pani policjantko. Puk, puk.
Puk, puk. Ej, dobra. Halo, i co? Ej, jest ktoś proszę pani, tutaj. Tutaj! Jest z tyłu! O nie! Ja nie mogę, jakiś termalnie dziwny, jak się wystraszyłem. Ej, proszę coś z tym zrobić, ja nie mam tutaj żadnych itemów. Idź sobie stąd, mogę mu tylko sobie ten. Stąd, w tej tutaj chwili masz kolczatki, pójść. Kolczatki tutaj mogę porozkładać. Ej, chodź tutaj normalnie, króliku, zającu, czy jak ci tam w ogóle. Ej, dobra, mamy go w klatce, pani policjantko, dobrze o, jest. Super, nie. Super, że się proszę udało. Proszę go aresztować. O nie, trzy serduszka mi zostały. Zaraz. Co ty robisz? Ja szybko idę znaleźć Lumi, on nie pokonał, słuchajcie, tą policjantkę. Co tu się dzieje w ogóle, widzowie? Dobra, zamykajmy szybko te drzwi, musimy się tu zabarykadować. Jakby się tu zabarykadować? Nie wiem, ale tu są, słuchajcie, kamery. Szybko, może tu będzie monitoring i zobaczymy w ogóle, czy tu Lumi jest. Czekajcie, szybko, pierwsza kamera. Ej, dobra, są tam te animatroniki. Zaraz cię normalnie zamienię i będziesz animatronikiem. Tu też jest Freddy. Ej, czekajcie, zasłania mi kamerę. Ej, widzę tam normalnie jeszcze Lumi. Jeszcze tylko chwila i normalnie się stajesz. O nie, słuchajcie. 3, 2, 1. On rzucił miksturę jakąś na Lumi. Ej, patrzcie, co, kim ona się stała. O nie, muszę ją uratować szybko. Co tu się dzieje? Co tu jest grane? To ja w ogóle nie mam pytań. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tam też są, słuchajcie, one. Tutaj też. O nie, tutaj też jest. O nie. Dobra, chowamy się na razie przed nimi. Deeplay, to chyba jesteś ty. Czy dobrze nie, mi ja się jestem wydaje? Animatronikiem. Ja tutaj jestem animatronikiem. O, latarkę włączę. Co robimy, chłopaki animatroniki? Cześć, tutaj coś chyba nam tu ściemniasz. Słuchaj, dawaj, ja... trzeba ciebie zamienić. Wiesz, jak fajnie być animatronikiem? Ale ja jestem animatronikiem. Ja jestem musimy prawie, że w Freddy. Musimy wszystkich w całym mieście zamienić. Dawaj, Deeplay, chodź. Nie, przestańcie. Ja nie będę animatronikiem, ty Lumi w ogóle, muszę cię uratować normalnie, bo ty jesteś ale nienormalna. Mi się podoba, ja chcę wszystkich teraz chodzić i zamieniać. Tutaj w ogóle nie przechodźcie tędy, nie przechodźcie tutaj, dobra? To jest normalnie strzeżone miejsce, o nie, Freddy, to i tak niszczy, słuchajcie. Co ja mam robić? Nie, no zwiewam stąd. Musimy ciebie złapać. Ja uciekam, słuchajcie, jakimś wyjściem ewakuacyjnym, muszę uciec do domu szybko. Udało mi się nim uciec, słuchajcie, jestem teraz w domku. Ej, Deeplayka, drzwi są zamknięte, otwórz szybko drzwi. Otwieram, no to... ale co ty masz na sobie? Ja nie mogę, wiesz co, no tylko taka czapka, to nic takiego, słuchaj, mamy problem, Lumi została zamieniona w animatronika, czaisz? Oni tutaj no, chcą wszystkich zamienić. No, powiem ci, że to nie jest jedyny problem, co ponieważ jest? Nasze dzieci też zostały zamienione. Co ty mówisz? Gdzie one no są? No tak, na górę, nawet idź sobie zobacz. Nie no, ja się boję aż, Deeplayka, serio, nasze dzieci są animatronikami, aż nie chce mi się w to wierzyć. Która to jest Deeplayeczka? Janek i Deeplayek, oni są w porządku, nie chcą robić zła w ogóle, złych rzeczy no, nie chcą robić. No nie wiem, stoją tak cały czas, tam gdzieś się patrzą, ja chodź mogę. Lepiej tutaj na dół, Deeplay, bo to jest po prostu przerażające. Co oni zrobili z naszymi dziećmi? To jest nienormalne, słuchaj, żeby dzieci zamieniać w animatroniki, tak, Deeplayka, co my zrobimy? Tak, bo oni w ogóle chcą zrobić jakąś armię i wszystkich pozamieniać, ale słyszałam, że jest w ogóle naukowiec koło centrum handlowego, który wie jak to wszystko po prostu cofnąć. Dobra, Deeplayka, pierwsza sprawa, ja chyba wykorzystuję tajne bazy pod chodnikiem, stroluję ich, a później pogadam z tym naukowcem. Idę się szykować, słuchaj, na dobra, odwet. To leć, nie daruję leć. Im, słuchajcie, tego, że dzieci nasze zamienili, to już jest przesada. Widzowie, jest problem, patrzcie, tam jest jeden Freddy, drugi Freddy, trzeci Freddy, to są chyba mieszkańcy miasta, którzy zostali zamienieni w animatroniki. Dobra, musimy ich ominąć, pójdziemy tędy, bo nie wiadomo, jakie one mają zamiary. Tam jest ich więcej, widzowie, jest ich tu naprawdę sporo, a tutaj jest tajna baza pod chodnikiem, do której się teraz schowamy i szykujemy się. Będziemy może ich trollowali. Czekajcie, co my tu mamy? Ty, jest jakaś różdżka, to nam się przyda. Jest też drugi monitor, mam już dwa teraz monitoringi, słuchajcie. Sprawdzimy może te kamery. Okej, tam widzę, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy wgląd na tajną bazę pod chodnikiem i będziemy widzieli wszystkie postacie, które tu przychodzą, a tam... Ej, tych Freddych jest mega dużo, widzicie? Ej, to już jest przesada, może być ciężko, ale będziemy ich teraz trollowali. Mamy ogólnie narzędzia do tego, mamy, słuchajcie, tutaj dużo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, także myślę, że się może to opłacić nam. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba ich tu jakoś zwabić, może zwabimy, słuchajcie, rzucimy po prostu... Ej, w ogóle ta baza tutaj się nie da wyjść w ogóle z niej, ty, czekajcie. Przełożymy tą drabinkę troszeczkę wyżej, okej, tutaj o jeden pyk. I teraz będzie git. Dobra, idziemy, słuchajcie, i porzucamy może im tutaj parę granacików. Siema, siema, animatroniki! Zapraszam do wspólnej zabawy. Ktoś chce się wspólnie zabawić tutaj normalnie? Chodź, zaraz ciebie tutaj wow. Zamienimy.
O nie. Będziesz jednym po prostu Dobra, z nas. Szybko chodzimy, schodzimy. Słuchajcie, nie mogę trafić. Kiedy się tam Dobra. Nam chcesz chować? Dobra, słuchajcie, przyszli, zwabiłem ich tutaj. Także teraz porazimy ich prądem tutaj. Ej, jednego pokonałem. Ja nie mogę nawet jeszcze tutaj, słuchajcie, nie zdążyłem się z nimi bawić tymi trollami. Mam jeszcze tu tyle rzeczy. Patrzcie, mamy tutaj teraz smoka. Okej, mamy tu smoka. Okej, następny, słuchajcie. No, myślałeś, że ci się udało? Kosmos ci nie udało. Słuchajcie, Dirt, który wyrzuca w kosmos. Patrzcie, tam jest Freddy. Ogólnie mam nadzieję, że oni staną na tego Dirta i ich wyteleportuje normalnie mega teraz wysoko. Tak ja nie mogę. Gdzieś tam poleciał jeden animatronik, słuchajcie. Poleciał tam jeden animatronik. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, ubieramy tą czapkę, słuchajcie. To jest naprawdę nieźle, ale ja muszę... patrzcie, on to niszczy, Freddy to niszczy. Ja ci dam normalnie, Freddy. Nie niszcz tutaj normalnie. Patrzcie, w ogóle, ja się czuję tutaj praktycznie taki, że oni mnie nie widzą. Mam tu niesamowitą przewagę nad nimi. Uciekaj mi stąd normalnie, gagatku. Już cię tutaj normalnie nie widzę. Deszcz, tutaj, słuchajcie, strzały jeszcze, patrzcie. Strzały, o nie! Samemu mnie te strzały zaatakowały, pół serduszka mi zostało. Dobra, poszedł sobie, słuchajcie. Uciekł, ja idę szybko, słuchajcie, muszę znaleźć tego naukowca. G-Playka mówiła, że gdzieś przy galerii handlowej. Mamy mało czasu, jest dosyć niebezpiecznie. Ej, czekajcie, w banku jest w ogóle dużo ludzi. Ej, tu ktoś siedzi, ej, czy to on wygląda naukowiec? Jak trochę jak taki nubek, słuchajcie, cieknie mu sinka z buzi. Przepraszam, pan jest naukowcem przy galerii handlowej? Dobry, tak, to ja, o co A pan chodzi? Jest nubem czy prawdziwym naukowcem? Zna się pan na animatronikach? Nubem i prawdziwym naukowcem, dwa w jednym. Wow! Przetestowałem tutaj. Co pan tutaj mi tutaj robi? Bo tak naprawdę, proszę pana, moje dzieci zostały animatronikami, Lumi też. I teraz ja ich tutaj trollowałem w tajnej bazie pod chodnikiem, ale muszę coś z tym zrobić. Jak zatrzymać te animatroniki? Jak Wie je odmienić? Co? Trzeba by było się udać do świata Freddy'ego. Ale to musiałby pan pójść do tej ich niby pizzerii i tam jest portal. I wejść w ten portal i wtedy może dopiero się udać. Ej, nie widziałem tam żadnego portalu, ale dziękuję za pomoc. Mam proszę, nadzieję, że pan nie ściemniasz. Proszę bardzo, Ej, że co, że my ogólnie do ich portalu, czekajcie, tutaj rzucimy sobie smoka, tam też i szybko przelecimy, okej, teraz to normalnie tu będzie, patrzcie, zasłona dymna i nic nie będą widzieli, że my tu przechodzimy, nice, okej, przejdziemy i musimy, słuchajcie, iść do tej pizzerii i zobaczyć, gdzie tam jest portal. Dobra, jesteśmy, widzowie, ponownie w tej przeklętej pizzerii, szczerze to nie mam ochoty tutaj być. Co tu w ogóle, jakie zasłoneczki, słuchajcie? Monitoring sprawdzamy. Na razie, słuchajcie, wygląda całkiem w porządku. Godzina 19 jest i muszę znaleźć tu jakiś portal, którego wcześniej nie widziałem. Są tam animatroniki, słuchajcie, na scenie. Chyba mają jakiś występ. Ja nie mogę, okej. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczą. Ej, dobra, rzucimy tam smoka. Okej, dobrze rzuciłem. Ej, tutaj jest normalnie jakiś kolo normalnie biega tutaj. Ej, o nie, słuchajcie, chyba mnie zobaczył. Szybko idziemy z drugiej strony. Musimy go zgubić. Tutaj, słuchajcie, nie ma tego portalu. Dobra, teraz mało tutaj widać. Mamy okazję, słuchajcie, się rozejrzeć po okolicy. Okej. Ej, tutaj jest portal! Myślicie, że to tu? Ej, dobra, szybko tutaj się zabytrokowujemy. Fejkowym normalnie Dirtem. Tu jest jeden ze straszniejszych animatroników, ale dobra, wchodzimy, YOLO! Wow! Ej, gdzie ja wylądowałem, widzowie? Co tu jest grane? Czy tu jest normalnie pizzeria Freddy'ego? Ej, chwila, zajrzymy. Ej, tam jest jakiś ochroniarz. I patrzcie, widać tam przez okno. Widzę już animatronika. Czy ten ochroniarz pilnuje tutaj, słuchajcie, tej pizzerii? W ogóle, co to za miasteczko dziwne? Jakiś dziwny świat. Dobra, wchodzimy, słuchajcie. Przepraszam, dzień dobry, witam. Cicho. To są animatroniki. Mają teraz występ. Chcesz być jednym z nich? Nie, no, co pan? No, nie chcę być animatronikiem. Cicho. Ja tu przyszedłem znaleźć pomoc, bo moje dzieci zostały zamienione, moja przyjaciółka Lumi też została zamieniona. Oni wszystkich na naszym świecie zamieniają w animatroniki. Tu są kamery, to pan ma nad nimi kontrolę, czy to ich kamery? To są też ich kamery. Wiesz co, ogólnie tutaj jest bardzo niebezpiecznie, ale jak chcesz, jest taka specjalna broń, która po prostu może to odmienić twoich dzieci. Da normalnie się, tak? Tak, jak najbardziej. Po cichutku, żeby oni tutaj nic nie widzieli. Dobra, jest tutaj takie tajne zejście,
gdzie są podziemia i wystarczy, że tam zejdziesz i ją odnajdziesz, tylko wiesz co, jest pewien problem. No. Bo tutaj potrzeba karty, a ja tej karty nie mam i najprawdopodobniej ona jest gdzieś tam w pizzerii, ale ja ci nie radzę po nią iść, bo naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. Dobra, panie ochroniarzu, ogólnie co to jest za broń? To jest jakiś, nie wiem, mieczyk, laser? Co to jest w ogóle? Tak, to jest coś takiego jak laser. O, na kuchni jesteśmy tutaj. Dobra, to ja idę się rozejrzę i po ale prostu po może cichutku. Dam radę... Co? Spokojnie. Ja tutaj normalnie się aż tak nie boję, słuchajcie. Jesteśmy teraz w innym świecie. Oni tam mają, słuchajcie, koncert, a ja tutaj postaram się tak zakraść, żeby mnie tylko nie zobaczyli. Ja nie mogę, ile tutaj jest maszyn w ogóle. Patrzcie do gry. A może sobie byśmy pograli w jakąś gierkę? Nie, może to nie jest odpowiedni czas. Ej, patrzcie, tam biega jeden. Freddy normalnie, on też gra koncert, żeby mnie tylko nie zobaczył. Po cichutku tutaj... A co ty tutaj robisz? Ja nic tu nie robię. Co ty tutaj robisz? Wcale mnie tu nie ma. Chodź, może ciebie zamienić. Nie zamienisz mnie normalnie. Tutaj też oni zamieniają. Dobra, szybko, idziemy się gdzieś schować, nie, słuchajcie. Tylko dorwę. O nie, szybko, do ubikacji, zamykamy się. O nie. Mam tutaj czapeczkę jakąś, słuchajcie, w ogóle znalazłem. Do ubikacji ją spuściłem. Chwila. Żeby znaleźć kartę, znajdź basen. Ej, tu jest jakaś wskazówka, podpowiedź. Czekajcie, gdzie on jest? Ej, dobra, żeby się nie pośliznąć. Dobra, przebieg tam. Teraz szybko wyskakujemy. Idziemy. O nie, słuchajcie. Musimy znaleźć jakiś basen. Tam jest normalnie. Ej, basen z kulkami? Myślicie, że to basen z kulkami może być? Ej, dobra, wbiję do basenu z kulkami. Ej, o nie, tutaj też jest dwóch Freddych nawet. O nie, słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj normalnie oni mnie nie zjedzą ani nic. Dobra, jest tu pizza, możemy ją zjeść, słuchajcie. W sumie jestem głodny troszeczkę, zjem sobie tą pizzę, mam nadzieję, że nie zatruta. Gdzie ja znajdę tutaj tą kartę? Może, nie wiem, w jakimś, słuchajcie... Nie mówcie! Ej, znalazłem tu jakąś kartę, tylko nie wiadomo, czy to ta karta. Okej, rozejrzymy się tu jeszcze. Ej, to są chyba tylko maskotki, widzowie, na szczęście. Dobra, co tutaj jeszcze jest? Ja tu już kiedyś byłem. Kojarzę w ogóle to miejsce, widzowie, pamiętacie? Oglądaliście ten odcinek, jak tutaj byłem? Dobra, mam tu kartę, idę teraz na górę i słuchajcie, postaram zobaczyć się, czy ta karta pasuje do tego zejścia. Dobra, wbijamy teraz na dół. Idziemy, słuchajcie, teraz do kuchni tam i znajdziemy to wyjście. O nie, widzowie, Freddy mnie go. Ja już jestem tu w kuchni. Chodź tutaj, o nie, niech cię tylko o nie, złapię. O nie, nie złapisz tutaj, mnie. Dobra, szybko. Gdzie ta karta? Czy ta karta zadziała? Tak, działa. Szybko, schodzimy na dół. Czy on, słuchajcie, oby mnie nie złapał? Dobra, jesteśmy. Gdzieś tutaj musimy znaleźć, słuchajcie, w tych podziemiach właśnie jakiś laser. O nie, tutaj jest strasznie, tutaj jest upiornie i ponuro. Ale dobra, czego się nie robi dla dobra rodziny? Musimy odmienić naszą rodzinę, słuchajcie. Oni nie mogą być animatronikami. Dobra, gdzie iść? Tutaj jest normalnie jakiś guzik, drugi, jeden. Ten trzeci. Okej, strasznie tu ciemno. Przydałaby się jakaś latarka. Ja nie mogę, nie widzę tu na razie nic. Ej, chwila. O nie, tam jest Freddy, słuchajcie. Tam jest Freddy. O nie. Dobra, szybko uciekamy tutaj. Ja nie mogę. Potrzebuję jakieś światło. Chowamy się, słuchajcie, tutaj w wentylacji. Okej, czy tutaj jest jakieś światło? Na razie tutaj nic nie widzę. Nie wiem, słuchajcie, gdzie ja tutaj znajdę ten laser. Dobra, tu jest światło może. O! Dobra, zapaliłem światło. Ej, tutaj jest za bardzo strasznie, widzowie, jednak się stąd wycofuję. Wycofuję się, słuchajcie. Muszę znaleźć czym prędzej w ogóle to miejsce. Bo nie, patrzcie, jak mu świecą oczy, widzicie? Ej, dobra. Mam latarkę w ogóle. Mam latarkę, dobra, tu wchodzimy. Ej, normalnie tutaj nie. Dobra, idziemy tutaj teraz szybko. Idziemy tutaj. Czekajcie, tutaj są jakieś guziki. Jest światło, jest mały Freddy. Ej, czekajcie. Laser zamiany. Ej, gdzieś to zniknęło. Gdzie ten laser zamiany? Gdzieś tu go miałem. Ej, słuchajcie, gdzieś go zgubiłem. Ten laser zamiany tu był. Widzieliście? Zniknął mi. Nie ma go w ekwipunku. Kliknąłem tutaj i zniknął. Ja nie mogę. Jak ja go teraz odzyskam, słuchajcie? Widzowie, co robić? Freddy, tu będzie rada moment. Nie wiem, co mam robić. Dobra. Ej, patrzcie, jest w ogóle tutaj ten laser zamiany. Zaraz ciebie zamienię. Masz, teraz będziesz jednym z nas. A co się dzieje ze mną, widzowie? A co się dzieje? O, jestem Freddy'm. Jestem tak, animatronikiem. Dokładnie. Czas na przedstawienie. Tak.
Czas robić przedstawienie jakieś. Czas wszystkich pozamieniać w animatroniki. Idźmy robić przedstawienie. Dokładnie, idziemy zrobić przedstawienie. Witamy wszystkich w naszej szalonej pizzerii. Dzisiaj będziemy mieli przedstawienie dla naszych wszystkich fanów, widzów i po prostu ludzi, którzy chcą z nami świętować urodzinki bądź inne przyjęcie. A więc razem ze mną inne animatroniki będą tutaj podgrywali. A więc uwaga, jaka piosenka na życzenie? Jaka piosenka? Ktoś sobie życzy jakąś piosenkę konkretną? Uwaga, to nie wiem jaką. Wjeżdżam tu sobie na brzydką szesnastkę. Opa, Gangnam Style, łop. Łop, 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 nie wiem co zaśpiewać dla moich widzów i fanów i animatroniku, jak mi idzie, jak bardzo mi idzie. Bardzo dobrze tobie idzie, dalej. To klasz mi tutaj, dobra, nie wiem co dalej mam śpiewać, jeszcze nie jestem taki wdrożony, ale teraz będę kontynuował swoją przygodę jako animatronik.